O ja pierdolę. Nie wiem, ja mam wrażenie, że oni ostatnio na tych odcinkach muszą albo srać, albo pierdzieć, albo żygać. Kurwa mać, aż piwo otworzę, nie? Zero oczywiście. Widzowie, witam was serdecznie kolejny raz z ogrodu Tuszola, nawiedzonego ogrodu Tuszola. Źle. No. Witam, widzowie. Z tej strony Bandura z Bandzi. Dziś jest odcinek, w którym, niesamowity odcinek, którym ja dokończę, widzowie. Wszystko dzisiaj rozchodzi się o to, że jesteśmy bardzo świeżym i raczkującym kanałem na polskiej scenie YouTube'a i też światowej, bo będziemy kiedyś Intercontinental. Ostatnio mija nasza rocznica i postanowiliśmy wszyscy razem wspólnie zagościć do ogrodu Tuszola i wrócić do kolebki YouTube'a. Więc w dniu dzisiejszym, a raczej mówi się dziś, bo zawsze jestem przez to poprawiany, podejmiemy się wszystkich challenge'ów. Ja też zawsze, często mówię w dniu dzisiejszym zamiast dziś. Które mogliście zobaczyć na YouTubie na przestrzeni lat. Musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję tego kanału, bo już niedługo wierza milion bro i milion subów bro. Widzowie, możecie wierzyć lub nie, ale spędziliśmy mnóstwo czasu na researchu. Masę czasu poświęconego na researchu tych challenge. I pierwszy z nich jest około 11 lat temu, pojawił się na YouTubie. Jest to Cinnamon Challenge. To ja wiedziałem, tylko chciałem powiedzieć. Cinnamon Challenge, widzowie, dobrze znany i lubiany i oklepany, bo na pewno ja nie tak. Ja się boję, nie? Patryk przed odcinkiem. Trzy razy pytałem się, czy mi się nic nie stanie. Ale nic mi się nie stanie, dlatego zacznie. Ale zanim widzowie rozpoczniemy. Czekajcie, bo ja muszę zrozumieć jedną rzecz. Oni wąchali dupę kolegi po bąku albo sraniu, ale boją się zjeść cynamon, tak? Wszystkie challenge, bardzo ważna przypominajka. Przypominamy, że oczywiście w Pasibusie cały czas jest dostępny nasz kupon, czyli kupon Bandzi. Tylko i wyłącznie w aplikacji, ale również możecie skorzystać z nowej oferty, którą jest Bandzi 2 w dwóch zestawach do wyboru z Bebekiem Junior lub Gonzalezem. I kupony zostały wydłużone do końca października, także macie jeszcze czas skorzystać i... To jest przejebane, można się udusić. Kurwa, bąkiem myślisz, że się nie udusisz? I spróbować tych pyszności. Pasibus posiada prawie 30 lokali w całej Polsce. Także zachęcamy was do korzystania z apki, ponieważ tylko i wyłącznie dzięki aplikacji możecie nabyć nasze własne zestawy Bandzi. Czyli Bandzi i... Bandzi 2. Widzowie, my jemy, a już za chwilę zaczynamy nasze challenge. Kano. Ogólnie uważam, że większość challenge w porównaniu... Ja powiem tak. Nie chcę robić antyreklamki dla Pasibusa. Uważam, że Pasibus to dobry konkurent dla McDonalda, KFC bądź innej sieciówki, ale Pasibus nie ma prawa konkurować z jakąkolwiek lokalną burgerownią i Pasibus ma potężnie małe burgerki. To są Pasibusiki, a nie Pasibusy. Uważam, że Pasibus niestety na przestrzeni ostatnich lat podupadł na jakości, kiedyś byli lepsi. Problem tego, co się działo na Bandzi, to będzie ale ja się tylko boję cynamon. Znaczy, ale ogólnie to ja uważam, że cynamon nie jest hardkorowy, nie? Ale myślę, że jest wiele takich challenge'ów, które powinniście powiedzieć, dobra, co to jest, nie? Więc dla będzie nas fajnie, bo wy widzowie będziecie zobaczyć też po latach opinię. Ale jest z nami Tuszol! I on dzisiaj to jest Tuszol! Nie, KFC w Polsce to jest najgorsze gówno, najgorsze fasu sebe. Po prostu potem dupa cię boli, brzuch cię kurwa boli, masz sraczkę. KFC to jest straszne, straszne gówno. Kiedyś KFC też było zajebiste. Ja pamiętam czasy, jak byłem dzieciaczkiem w podstawówce czy gimnazjum i chodziło się na longery do KFC. No longer był kurwa genialny. A teraz longer to jest kanapka, która jest na wpół pusta i sucha. Pra. I dziś nie, tu nie, razem z nami nie, wykonuje nie, te challenge, bo cynamonu nie, to nie braknie, ja prawda? Ja robiłem ostatnio challenge. Ale tylko cynamon! Nie! Cynamon! Nie, wszystkie! Tu żon! Bandzi, to jest chef Bandzi! Musisz być tutaj z nami, rozumiesz? Tu żon! Zrobisz dzisiaj to, się nazwiemy Tu Bandzi! Tu Bandzi! Jeszcze raz, nie? Tak ci kopnę! Siemanko, z tej strony Tu Bandzi, czyli Tuszol Bandura i Tuszol zaczyna dzisiejszy cynamon challenge! O, tu jest pierwsze Tu Bandzi! Nie wiem, czy w ogóle Polak tego nie wymyślił, nie? Bo niby jest 11 lat temu, absolwent 23 Wi-Fi wrzucił to, ma 300 subów i 828... 2 złote i 93 grosze. Hej, czy nie uważasz, że pedofilia w Polsce jest zbyt krytycznie oceniana? Ludzie robią gorsze rzeczy, a nie ponoszą tak surowych konsekwencji. Nie uważasz, że to przez to, że pedofile są w Polsce mniejszością? No i kurwa, masz bana. Jestem pedofobem, masz bana. O
Nie toleruję takich rzeczy. Kina przysyła 7 zł. Co powiesz o subwa i ten kurczak podwójny tej raki tam i warzywa dobierzesz? Nie mów, że nie lubisz rafciu slodziaku. Nie, no ja uważam, że Subway to jeden z lepszych fast foodów, tak szczerze, jeżeli chodzi o smak. 10 tysięcy wyświetleń, 11 lat temu i to jest Polak. Tak, to jest bardzo możliwe. Przypisujemy Polaka. Polak challenge. Zrobił. Tak, Polak to zrobił. Ale to jest lightowe, róbmy to, szkoda czasu. Tych szkoda czasu, cynamon, łycha. Co dajesz? Pierwsza łyżka dla ciebie, proszę bardzo. Ja pierwszy nie zaczynam. Pierwszy zaczynam. Najmłodszego. Ja zacznę. Dobra, nie, dobra, ja zacznę. Dawaj to. O, wiedziałem, że mówię na psychę. Polega to chyba na tym, że trzeba było łyżkę cynamonu i próbować połknąć, ale nie wiem. Ja ci tu przyjdę w domu. Ty mi tutaj nie k***a, nie ten. Ja tak będę stał. Nie stój przed nim. Czemu? Siemanko, z tej strony Tusi, a przed wami cynamon challenge. Dzięki za 100 łapek w górę, jedziemy. Ram, pam, pam. Mój poknąć. Luz. Parzą oczy, no szybko, debile, daj mi wodę. To idzie u... Mówię do debila, nie stój przed nim. Nie. Tak, straci wzrok. Zaliwy dzieje, że tak! To samo mówiłem ci ze skinami, sprzedaj przed CS-em dwójką, nie k***wa, on wie lepiej. Ej, jak ja stracę wzrok? Pierwszy to jest challenge. Ja pierdolę, kurwa, dlaczego? Przecież Szeliga by to... Albo nie, 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 kurwa, nie chcę w pierdolu. Jan Paweł II przesyła 2 zł i 93 grosze. Czemu Mergani nie wykonuje żadnych zadań, jebany asfalt? O, jesteś laszistą, stary, muszę ci bana dać za to. Przypominam, że to jest pierwszy challenge. Uważam, że na tamte lata, 11 lat temu to był hardkorowy challenge i dobrze, że ma tyle wyświetleń, bo naprawdę miliony grube na tym robili. No, mocny jest. Mocny, nie? No, to jest ogólnie mocne. Jest niebezpieczne, nie? Zobie, właśnie to jest paradoks dzisiejszych czasów. Mergani jest tam od myślenia, a oni są od zapierdalania. No. To się paradoks tego słowa znaczeniu, że po prostu on jest muzykiem, nie? Nieważne zresztą. Nie, nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Dlaczego ja drugi? Ja zrobię, ja zrobię. Bandura! Dobra, ale... Tu Bungie, takie. Tu Bungie, no, tu Bungie, tu Bungie. Przestraszył mnie, f***nie. Siemano, z tej strony Bandi. Jestem po pierwszy challenge'u, a teraz mój drugi challenge, czyli Cinnamon Challenge. Dziękuję za każdą subskrypcję. No, nie, no już byla. To musisz dawaj, raz, dawaj, dwa. Dawaj, pap! Nie popijaj tego! Bo tu się chyba się k***a zapłysnął. Siemanko, z tej strony Ginold, a to jest Cinnamon Challenge. Ej, co to jest? Tyle. Nie, dużo miał. Nie, dużo nie, miał, dużo, dużo miał. Jak dużo miał? To jest ustawka, to jest jakaś wajerska. Mergani już dużo cynamonu zjadł za dzieciaka, co wy nie widzicie, panie i panowie. Karolina, co ty kurwa piszesz? Zjadłem! Czy poszedłbym na odcinek, jakby mnie zaprosili? Stary. Czy ty uważasz, że content pierdzenia i szczekania jest dla mnie? Czy ty jesteś pierdolnięty? Wiadomo, że nie. Jestem szanującym się poważnym mężczyzną. Yes. No jak? Yes. Siema go, ja jestem Dawid i widzę was Cinnamon Challenge. Zostawiajcie łapkę na moim kanale. Debilu. Dawid, proszę cię, ja cię potrzebuję. Dawid, hasło do Exodusa. Dawid! Odkaszlij to, debilu! Ze mnie nie! Ej, puść tego od tyłu! Dawid, proszę cię! Ja moje plecy od tyłu zrób! Debilu rozb***ny, bo cię f***ie za chwilę, ty kretynie j***ny! Wygląda, f***! Przez chwilę myślałem, że serio dam radę. Nigdy tego nie róbcie, bo to serio może się udusić. Jaki był, tak szczerze mówiąc. Ogólnie wydaje się w k***a łatwy i ludzie go bagatelizowali, ale jest k***a hardkorowy. Każdy jest dramat, nie? Tak. Ogólnie powiem wam tylko widzowie, że wiem jakie będą kolejne challenge. Co sądzisz o tym, że Franio reklamuje to całe trenkim, co ostatnio prześwietlałeś?
Nic o tym nie sądzę. W sensie, po pierwsze, nie wiem, czy jest to dropshipping, tylko to były moje przypuszczenia. Po drugie, ja osobiście tak. Kiedyś miałem odmienne zdanie, ale dzisiaj uważam, że reklamowanie dropshippingu nie jest czymś zero-jedynkowo złym. To znaczy, no kurwa, w dużym uproszczeniu na tym polega biznes. Kupić coś taniej, sprzedać drożej. Uważam, że influencer nie powinien polecać swoim odbiorcom niekorzystnych transakcji, jeżeli jest dostęp do produktów taniej i masz czego świadomość. Natomiast, czy jest to zero-jedynkowo takie chujowe? No nie wiem. Challenge, jeden będzie taki challenge, a my zjedliśmy ja kurczaka, bym tego nie zrobił, teraz jakby się odbi... Czy demonizowałbym kogoś, kto to robi? Chyba nie. Ja to już czuję, co to będzie, nie? Zostawiajcie oczywiście subskrypcje na wszystkich naszych kanałach, a my przechodzimy do następnego challenge'u. Widzowie, teraz czas na kolejny challenge. Po Ej Cinnamon Challenge był Cinnamon Challenge, a teraz Henny Manny. Był Cinnamon Challenge i teraz wjeżdża Chubby Bunny Challenge, czyli coś miłego. Polega na tym, że youtuberzy wkładali pianki do ryja, mówili Chubby Bunny po każdej piance, nie? Chubby ten, Bunny. Ja pierdolę, kurwa mać. Nie wiem, czy to jest bardziej cringe'owe, to jest zaciąganie się bąkiem kolegi. Chubby Bunny chuj. Ja pierdolę, kurwa mać. Kto pomieści w waszej jamie z najwięcej panek, wygrywa. Kto chce zacząć? Ja. Czemu oni nie zrobią dorosłej wersji Chubby Bunny, sobie kutasów nie powkładają po prostu? Ja bym to oglądał z kutasem w ręku samemu. Ciekawe, czy Mergani ma dużego kutasa i jak myślisz, to że te małpy z Afryki mają długie fajfusy, to prawda czy stereotyp? Widziale z... Kurwa, nie, masz bana, wypierdalaj, przepraszam Twitch, zbanowałem go już. Kurwo jebana, co ty kurwa piszesz w tych donatach, śmieciu pierdolony? Jakbym ci kurwa... Kurwa bana w... A wpierd... Wypierdalasz na banie, kurwa, masz tu nigdy więcej nie wracać, ty kurwa śmieciu jebany rasisto pierdolony. Mój ojciec był z Afryki. Śmieciu. Ale zróbmy wersję Bungie. Nie, możesz zacząć ty. No. Wsadzasz te wszystkie do mordy, a ja te twoje z ryja wsadzam do swojego ryja. To jedzie. Chubby Bunny, pokażem. Musi mówić. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Trzy. Chubby Bunny. Cztery. Chubby Bunny. Pięć. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Siedem. Chubby Bunny. Osiem. Chubby Bunny. Dziewięć. Wciskaj, wciskaj. Jezu! A ty po mnie bierzesz. Ja... Co? Aha. Niego ty po mnie! Dawaj! Dawaj, śmiesznie będzie! Ile? Co? Do... Ja pierdolę. Ja pierdolę, kurwa. Wkładaj to do ryja i Chubby Bunny. 34. Ja pierdolę, kurwa. To wygląda jakby tam spermę wypluł. To było takie gęste i białe. Ocie chuj. 16. Przeliczyłem, kurwa, 34. Siemanko, z tej strony Patryk Pro, a dziś kolejny... Knedol przesyła 2 zł i 31 groszy. Odrzucili współpracę z Trendkin, a taki franio to się nie pierdoli, od razu wrzucił na 10k widowni zajebisty naszyjnik, dostali go ubiera tak zestawka tam nie zla musiała być, a donate'a z tym ze to dropshipping od razu wypierdala XD. Nie wiem, stary, nie rozumiem dlaczego, tak zupełnie szczerze, nie rozumiem dlaczego mnie o tym informujesz, to znaczy ja uważam, że ludzie mają prawo do tego, żeby być wolni, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę reklamować takie rzeczy, to sobie reklamuje. Ja nie chciałbym reklamować dropshippingu, czy ta strona nim jest na 100%, szczerze nie wiem, miałem po prostu przypuszczenia, więc zrezygnowałem ze współpracy. Natomiast co ci to da, że mi o tym napiszesz? Każdy robi to, co uważa za słuszne. Kolejny drugi cień! Pro! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Dwa. Chubby Bunny! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Cztery. Chubby Bunny! Pięć. Chubby Bunny po każdej! Chubby Bunny! Sześć. Chubby Bunny! Teraz ma siódmą. Chubby Bunny! Teraz latasz, potem mówisz. Chubby Bunny. Dobra, widzowie, zróbmy ankietę. Dla kogo to jest zabawne, pisze jeden, dla kogo nie jest, pisze dwa. Jestem ciekaw, tak z ciekawości, kurwa, jaki jest odbiór widowni w tej kwestii. No dobra, zdania są podzielone. 9. Co jest zdań? No fuck. A co ty, kurwa, ze szczękę robisz do walki, czy o co chodzi? Co jest zdań? Co jest zdań? IC Tower, ile masz, 11? No, 11.
Nie, mi się wydaje, że oni się trochę z pomysłów wypruli. Oni się w porządku wydają, ja im tam to nie jest tak, że chcę im dogryźć, ale... Kurwa, mam wrażenie, że... Jest to po prostu nieśmieszne i disgusting. No takie na siłę, wiesz, takie, o, patrz, haha, skarpeta na mordzie. Haha, rozumiesz, skarpetę mu położył, lol. Weź się połóż, ja ci butem docisnę. No to można powiedzieć o tym challenge'u, tak? No w dzisiejszych czasach... Kurwa, debile. Nie, dla mnie jest dziwne. Siemanko, 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 witamy wszystkich, kanał Bungie. Dziękujemy za 50 łapek pod ostatnim filmem i teraz lecimy z gumą. Oj, to będzie, dobra. I mnie z 5? Z 5, to będzie gówno. To będzie... Nie, może faktycznie za stary jestem, chociaż wcześniejsze odcinki jeszcze z 2 miesiące, 3 miesiące temu mnie bawiły, nie? To będzie zwykle. Co to jest? Żelek. To jest żelek. Ostry? Nie wiem. Ja ogólnie nie jem ostrego, nie, bo ja nie mogę. Dobra, to jedźcie tym, no. Wiecie, że mnie nie będzie godzinę teraz? Zero jest ostre? Wjeżdża. Wziąłeś papryczkę? Nie, nie zjadł papryczki! Nie ugryzłeś? Zjadłem całą! Zjadł całą. Daj to k***a mleko, jak ty już... Nie! Błagam, mleko. Daj! Ale to jest do zniesienia! Dajcie, dajcie! Śmieciu, ty razem z folią do kompostowika wrzuciłeś, debilu? Daj mleko. Weź folię z kompostowika. Ja nie mogę mówić. Ci mnie zaraz błagam. No nie mam śmietany, skąd? Ostry sos jest hardkorowy, ale paprykę nawet taką jak gryziesz i to gryziesz, to w ryju jest masakra. Tak jest. Schodzi, ale kurwa, nie mogłem mówić w pewnym momencie. Tak mi piekło. Chciałem do was powiedzieć, żebyście mi chociaż śmietanę dali, ale było strasznie. Robimy przerwę od jedzenia. Jak oceniacie challenge? No dlatego do teraz mam challenge ostrości, nie? Bo to zawsze by... Luz. Cynamo gorzej. Widzowie, przechodzimy do trzeciego challenge'u, a będzie nim Vacuum Challenge. Bardzo popularny kiedyś challenge na YouTubie. Ty nie masz pojęcia. Wiem. Ogólnie, widzowie, był taki challenge, że się wchodziło do worków i odsysali się odkurzaczem i to nie było śmieszne. Nie wiem, czy to wyjdzie, czy wejdziecie do worka, ale próbujemy. Ja piję, to lecimy z następnym. No, no i... Ty, no. No i, pa, i odsysamy tu, to teraz. Tu krzyszy. To może być śmieszne. I co, tu będziemy odsysać? Tu, no, tak. Odsysacie? Tego odsysa, pa! Nie ruszaj się, tylko śmieć to. O! Latex! Śmieszne! On mnie ściągnęło mnie! Ale śmiesznie! Dobra, leć, leć, go odpisamy na leżąco jeszcze. Ale to wciąga! Za o co chodzi w tym challenge'u? Nie wiem! Ja bez tego mi ciężko wstać. No to k***a taki challenge, powiem wam, że typu debil, nie? Cały, ja, zobaczymy ile minut wytrzymasz. Zobaczymy jak cię k***o skurzy, jak się podoba. No! To! Się dobra! Dobra! Dzień jak się zespały, ty! Jak worek na śmieci, ty, maluszek! Ała! Ręka złamana, debilu! Jako go tuszol, debilu, jebanie! Liczymy ile minut wytrzyma bez tlenu. Sorry widzowie, po prostu ja dostałem takie wyzwanie za 100 zł, nie zaśmiej się challenge i próbuję się nie zaśmiać, zagryzam usta, licząc, że donate'a dostanę. Ej, żyjesz? To jest coś. Ciągnij, ciągnij! Zemdlałem za chwilę! Uszko. Ej, stop, stop! Ja, co? Nie miałem tlenu normalnie. Aż mi powietrze zabraliście, k***a, z pust i nie mogłem palcem przebić, k***a, tej worka. No bo to próżnia jest. Nagle pośrednę. Ale w chuj dobrze. Widzowie, nie róbcie tych challenge'u. Róbcie tego w domu. No, co mogę powiedzieć, no... A będzie to dobrze znana i lubiana yoga challenge. Wawel, no, no, ciekawe co robili, co 31 groszy. Co poleciałby z człowiekowi, który nie potrafi zmienić swojego życia? Ma 23 lata, siedzi cały czas na Twitchu, gra w gierki, nie miał laski i pracy, bo nie mogę ziomkowi przemówić do rozsadku XD.
Tak, wiadomo, kolega pyta, XD. Dobre, dobre. Stary, jeżeli nie możesz zmienić swojego życia, a chciałbyś, żeby było inne, to bądź nowoczesny i zmień płeć. Razem ze zmianą płci zmieniają się hormony, więc zmienia się też postrzeganie świata i zmiana jest gwarantowana. A jak nie możesz poznać dziewczyny, to może z chłopakiem będzie łatwiej. Panowie! Prosta, przyjemna sprawa na sam początek. Po swojemu to nazywajmy. Krzesło. Taka poza. Krzesło! Krzesło. No i stoimy! Zaliczone. Ach, to poszło sprawnie. No to lecimy z konkretami, tak? Jedziemy, kwadrat. Weź, bo staro się posłucha. Ale jak najbardziej, jeżeli nawet nie wiesz, jak to zrobić, bo wydaje się to ciężkie, to masz poradnik u mnie na YouTubie, wywiad z Noliv. To jest poradnik od Noliv, nie ode mnie, ale... No. No. Ja mogę stanąć na rękach. Ja będę siedział. Joga, prosto, 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 kwadrat, kwadrat! Kwadrat, biodra, 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 jesteście chyba yoga challenge. My jesteśmy joginami. Dobra, zaliczone. Widziałeś to rozszerzenie? Teraz o radę. Nie ma ch... Damy radę. Taka poza. Damy radę. Tak zwane A. Girki i girki prosto. Prosto girki i ręce, 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 ręce. Pach! O kurwa, trudne to jest. On ma 2 metry, ścieżko miał proste nogi. Nie bój się. O! No! No. Ja. Dobra. Pierwszy raz Dawid jest bardziej zmachany ode mnie. Teraz będzie kolejna trudna figura. Proszę zobaczyć. To jest light. Ty go pytasz za girę i łapy za girę muszą. I prostujemy, panowie! O, light! Hop! Chwyć mnie za rękę. Na nogę, Dawid. No i prostujemy, proste! Ustaw się najpierw. Podnoszę się! Co się dzieje? Chyba te fajeczki i wszystko wychodzi, co? Co jest? Czy mogłabyś się myszką ustawić teraz dla mnie specjalnie? Uwaga! I jedziemy gwiazdeczka! No! No zwiedź go za gilę! No k***y! No nogę! Tak trzeba było zacząć. 3, 4. No, to akurat nie podnieca. Słuchaj, jeżeli... Kolego z czatu, jeżeli właśnie masz ten problem, że nie możesz dziewczyny znaleźć, że zmian w życiu chcesz, potrenuj jogę z kolegą. Spróbuj otworzyć się na nowe wariacje. Po pierwsze, zaznasz spokoju, takiego lekkiego wyciszenia. Po drugie, lepiej poznasz swoje ciało. A jak będziesz trenował w parze, to być może nawet ciało partnera. I to jest, kurwa, klucz do sukcesu. Gdzie ma tu gira? Za tobą. No i góra, 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 góra. Ooo! No prawie, yes. Prawie, prawie, za zaliczenie. Spocha. To ma mocniejszy brzuch. Patryk. Ale czekaj, ty musisz wstać? Ale mocniejszy. Chłop do Nate'a wysłał, a ty żeś go rozjebał na łopatki ze zmianą płci. Kurwa, chłopie, gość wysyła mi pieniądze i pyta, co ma zrobić ze swoim życiem. Tymczasem jestem gościem, który o 20:41 pije, kurwa, piwo, na dodatek zero, jak przegryw pierdolony. Gra w gry, siedzi przed TFT do 6 rano, zaśmierdziały, wpierdala, kurwa, fast foody i krzyczy dziewczynie, że jest głodny. Rozumiesz to? Jestem 26-latkiem, który ćwiczy, krzyczy do dziewczyny jak do matki, jeść mi się chce, gram w gry, piję piwo zero, gram w TFT i w LOLa. Jakiej ty chcesz, kurwa, rady ode mnie? Niewiększy. A jak się zaczyna tą pozycję? Musisz tak. Teraz ty się podnosisz, Dawid. Ty się podnosisz, a ty opuszczasz no się. Jak, kurwa, z nim mam się podnieść? On się przechyla, a ty się podnosisz. A wiecie, co jest najlepsze? Że żyjemy w czasach, w których to jest gigaczaderskie życie. Ja pierdolę. Idzie, idzie. Góra, 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 dawaj się góra, dół. Góra, ty góra, mnie góra, podniesiesz, góra. Ty mnie podniesiesz, nie bój się. Napnij brzuch, Patryk, napnij brzuch. Bo mu kolana zamy. Chłopie, chodź ze mną. Czyli ja go nie przeważę, to nie ma opcji. Dawaj, no. Dawaj. Zdjęłem z Patrykiem, musisz stać. Pomóż im stać, Dawid. Pomóż stać nam. No, stój, stój. Ała, Jebani, bo! Tylko ja idę... Pusi, pusi! A to nawet zabawne, ten challenge jest spoko. Ale było, było. Zaliczone, jest zaliczone. Mamy go. Yoga challenge zaliczony, nie ma nam pozycji, które są straszne. Bo nawet jak nie da Randy G, to pojawia się tu, Bungie. Na YouTubie było, widzowie, wiele challenge'y, ale między innymi był też z kwaśnościami, no żeby nie było, odmawimy ten debilny challenge. No mamy jakieś tam żelki. Sour Patch Extreme. Zacznijmy od żeleczka. To macie tu po jednym, bo dla mnie nie ma. To będzie light raczej. Normalny żelek. Tamte sobie się. Tamte to nie. Dawaj paczkę na 3 cztery. O. Niby jakiś Extreme, ale czy to Extreme? Czy? Cze. Jest?
Normalnie, nie? Mhm. Nie, ale ja nie płykam, bo wiesz. Widzowie, kolejny challenge, który bardzo dużo latał po YouTubie, ale nie jest, że tak powiem, ściśle określony, kiedy on się rozpoczął. Jest to Crackers Challenge, a podobno legenda głosi, że nie jesteś w stanie... Rafciu, zobacz na YouTube wójta gminy Żelazków, bo chłopaki nie oddają XD. Pozdrówki, buziaczki dla Natalki i ciebie w sumie też. A jak mam to sprawdzić? Jeść 6 krakersów pod rząd bez popijania. Ale to jak najszybciej. Na pewno 6? A, 6 w ciągu minuty. Dawaj, 3, 4. Dawaj, teraz drugi. Urzęd. Trzeci. Od razu, wsadzę, dalej, dalej. To minutę, robił to w 30 sekund, Dawid. Dawaj. Zmiana się. Chuj, się zakumuluje w ogóle. Dawid, 20 sekund. Ej, dobra, nie jest w stanie. 15. 15. 5. Dobra, następny. G. 56 sekund, zjadłem. Dawaj teraz. Tak, zjadłem. 3, 4. Po jego wadze, jak widać, może mu 4 minuty nie starczyć. Nie rozpieszaj. Dziadek! Herbatki! Dawaj, dawaj! Czas, chłopie! No wsadzaj do ryja następnego! No wsadzaj! Masz człowieku, ty musisz to zjeść! No człowieku, ty jeszcze jego krakerca! No wsadaj dalej, no dalej! Ale jak tego nie zmieli, to się nie wyrobi, bo ma 30 sekund, a on trzeciego je! I mu 3 zostały! Kto przegra, się zabawę przebiera na sądzie! Daj, po 5000 złotych każdemu! Bo, no nie ma nic! Dziadek! No wsadź do ryja, no dalej! Co? Ej, ty masz 2 krakersy, 10 sekund! No, 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 no. Chciałbym, żeby taki daddy z brzuszkiem jak Bandura mówił mi: wsadź do ryja, głębiej. Aż się czerwony zrobiłem na policzkach, nie wiem, czy w tej kamerze widać. Dalej, nie zdąży. No wsadaj do ryja. Bo to się kumuluje. Mhm. Dawaj, dawaj, jeszcze dalej, wsadź go. No, po czas. Został mu jeden kraker. Dobra, odpalaj. Jedzeniowy, no. Nie, wymiana krakerku. 3, 4. Chomik. Daj go, zapcha. Zaraz nie będziemy mielić. Patrz. No daj, daj, pakuj! No pakuj! Dobre tempo. Ej! No jedziesz! Przesadził. Przesadził. 20 sekund. Co? Wiem, co on robi. On robi to, co ja. Na siłę przejmuje. Robi kule i je łyka. Grzegorz, no! Nie wyrobi się. A widziałeś mafię Freeza? Nie, nie widziałem. Dla mnie Freeze się skończył w momencie, w którym przestał strzelać z minimajka. To totalnie bez sensu. To był dla mnie szczyt polskiego influencerstwa, takiego pomysłowego kontentu, kiedy karzeł latał w powietrzu. Znaczy gnisko rosły latał w powietrzu. No. 4 sekundy! 3! No, stop! No i przebierasz się za babę! Przebierasz się za babę! Nie, było, ja się klepałem! Dobra, ogólnie wtedy. Pa, on ma dalej ten. Wydaje bo... Kurwa, debilu! Pa, Kamil, ale piasek zjadł. Tak, jakbyś piasek jadł, życie tak kumuluje. Ale ja robię takie kule z tego i to łykałem. Nie mogłem, mam zaskło. A. Ale to jest generalnie taki challenge lightowy, który ale... możecie spróbować sobie. Tak, jak widzowie chcielibyście spróbować i tam nie wierzycie, kupcie sobie krakersy z byle jakiej firmy i spróbujcie zjeść 6 krakersów w ciągu minuty. Ja pierdolę. Chłop na filmie poleca swoim widzom zajebistą rozrywkę wpierdalania krakersów na czas. Idę to kurwa rozchodzić i wysikać, nie? O kurwa. Natalia? Co? Boli cię brzuch? To mnie wpierdalaj.
I to jest, widzowie, jedyny challenge w tym odcinku, którego możecie spróbować, które widzieliście, co my wykonywaliśmy, tak? No na, tak. Na pewno nie róbcie odkurzacza. Jeden z najbezpieczniejszych. Żadnych nie róbcie oprócz krakersów. Widzowie, następny challenge jest zaczerpnięty z TikToka, ale na YouTubie robili coś takiego jak pizza roulette, ale my troszkę zrobimy odświeżoną wersję. Tuż... Co? Co powiedziałeś? No żebyś mnie jadła. No a czemu cię brzuch boli? Co? A co mam ci poradzić na ból brzucha? Myślę, że w moim przypadku takie słowa jak jedz mnie nie są odpowiednie. No to był żarcik, już się nie... Już nie przesadzaj. Boże, już opierdol dostałem. Ja pierdolę. Widzowie, nie powinno się żartować jak coś. Kuszol daje jakiś produkt, my mamy zasłonięte oczy i mówimy tak, czy, lub nie. Tak lub nie. I na końcu wszystkie produkty są miksowane, jest z tego shake i trzeba go wypić. Okej. Okay. Dobra, widzowie, mamy 6 produktów. Zawodnicy mogą powiedzieć tylko 2 razy nie, czyli 4 razy musi być tak. No, no tak. 4 razy mówi tak, 2 razy może tylko powiedzieć nie. Zobaczymy, jakiego shake'a sobie wylosują. Dobra. Muszą to wybrać. Ja mogę pierwszy. Tak lub nie? Tak czy nie? Tak. Śmiało jeszcze. Olej z makreli. Tak czy nie? Tak. Kostek. Nie wiem co to jest, ale obrzydliwy ten. Tak czy nie? Tak. Ale nie będzie jakiś ostrzeżenia. 3 złotych i 50 groszy. Twojemu bratu daję. Ja pierdolę, kurwa mać, o kurwa, chłopie, to coś popierdolony. Jak można wrzucić pieniądze do niszczarki? Ja rozumiem, możesz być bogaty, spoko, ale do niszczarki, kurwa? Ja pierdolę, o kurwa. O kurwa. Żarcie dla psa. Dobra. No ale k***a jebie. Tak czy nie? Tak. No to dwa nie, no. To tyle, blendują. Nie, nie mu da wszystko tak po kolei. No trudno, no to już więcej nie masz produktów, koniec. No i tak się prezentuje, no. Tylko jeszcze ty nie patrz, ty byś mógł to... Kamera ci coś wariuje i zmienia jasność? Bo ja zamówiłem taką antyrasistowską specjalnie Anna na Twitcha. Anna przysyła 3 złote. Idź pocałuj brzuszek, pomasuj ciepłymi rączkami. Miętkę napasz, dbaj o swój skarb, ten brzuszek może kiedyś twoja dzidzie nosić. A na chuj mnie straszysz, Ania? Tak szczerze. Co ja ci kurwa zrobiłem? Nowy produkt do wypicia. I będziemy się oskarżać, co tam... No dobra. Dalia? Widzowie, o kurwa. Ordon jedenek przesyła 19 zł i 50 groszy. Stary to z prima bylo nigdy bym z własnych pieniędzy mu nie dal. A, dziękuję Ordon, no to w miarę rozumiem. Przecież on zrobi tak, on weźmie to, ale dobre. Ale tam jest jakieś żarcie psania, albo coś takiego, bo jakieś mięso tam jest. Ja w ogóle nie się bał to zjeść, bo bałem się, że się zatrujesz. A nie, no, że się nie zatruję. Nie zatrujesz się. Ue. Wachniak wam, jak pasztet. Co to jest? Powiedz, ja to wypiję. Jest bardzo toksyczny przy dostatecznie dużej dawce do zgody. Dochodzi w ciągu kilku godzin. Toksyczna dawka arszeniku. Do zatrucia może dojść także przez skórę i drogi oddechowe. Mamy zjeść, żeby nie wiem tego. A ty pij, dawaj. No. Nie ma opcji. No to jest krótka dla szczury, no pij. To zawsze, no to dalej, no to pij, k***a, arszenik. Nie pij, daj, no ja się piję. Ale nie masz robić debilu po k***cik, robić sobie krzywdę, chłopie, ja k***a. A ty serio myślisz, że my byśmy dodali arszenik do szejka? Czy to jest... Nie ma serio akurat. Nie ufam. Ej, ale chłop nam nie ufa. Nie ma? Nie ma.
To no daje, odruch wymiotę i tak pierd... Przechuj, arszenik pije. Ja wiedziałem, że tu będzie syf, mówiłem na dole, nakręćmy. Ale trzeba całe wypić, żeby się nie miągał. Jak myślisz, co to może być? Kurwa, takie masę dla psa, nie? Nie, właśnie nie. Ja pierdolę, chłop se tam napluł, prawie zżygał i powiedział, że całe wypije. Kiełbasa? Truskawki? Kiełbasa dla psa, nie! Nie, kiełbasa! Są truskawki, maliny. No nie! Bo będziesz chyba z mopem. Nie! Nie rób! Jebaj to! Nie! Tak. Dziękuję panie Mlolek za subika z Prime'ika, pozdrawiam! Trzeba duży gul wziąć, pomielić i tyle. Co? Nuggetsy. Nuggetsy z kurczaka. Nuggetsy z kurczaka, mleko, ogólnie miałeś na początku fajne, tak. Mleko, truskawki, maliny, nuggetsy z kurczaka, a cztery, bo mówiłeś ciągle tak, debil. Nie no, mięso, ja kiedyś próbowałem, jak było, kto zje więcej kalorii, zmielić McDonalda. Chłop na wszystko odpowiedział tak i się dziwi, że mu szejk kurwa chujowy wyszedł. Nie no, to jest kurwa, nie, to jest wyższy level kurwa. Nie no, to wie pane mam. Ja pierdolę. A i to tak mi się żygać się od tego chciało i mnie jest straszne do picia, nie? Widzowie, teraz przyszła pora na Dawida. Jest już gotowy. Dawid, jesteś gotowy na wybieranie składników? Tak. Gotowy? Tak. Tak czy nie? Gotowy. A tak czy nie? A tak, tak! Dobre, nie? Dobre, nie? To jest... Dobre, no. Tak czy nie? Nie. Ajajaj. Ajajaj! Nie dam się! Ale szkoda! Nie dam się! Tak czy nie? Tak. O, bardzo dobrze. O nie! Tak czy nie? Tak. Okej. Elegancko. Tak czy nie? Nie. No trudno, dobra, to teraz już nie możesz odmówić. No to już nie możesz odmówić, tak, no to tak. Tak, no to dobra. Ale to będzie bomba. Sos ostry, zajebana. O, ma dobry. Dobra, weź ze siatkę. Pójdź, czekaj, już chcę połać. Nie, to ja sobie podjadałem. Dobra, czyli mam tak, śledzia, magę. Mleko. Mleko czekoladowe, bo jest ciemna konstrukcja. I to jest dobra, akurat. To jest dobra. Banan. Banan. Serio, banan? Tak. No. Czyli mam śledzia z bananem? Tak. Czyli taki protein shake. Jest za młodość, taka jest ważna. Patrz, jak minę. Nie, tyle, wziąłem dwa łyki i połknąłem. Za mamusia. Za mamusia. Bo za tatusia. Nie, za mamusia muszę. Dobra, nie bierz, próbuj mojego, a tylko spróbuj. A to za... Kurwa, ty tam narzygałeś prawie, chłopie. Zamienimy się! Nie no, nie wierzę! O kurwa! Ja pierdo... O kurwa, mać! Brydzia, Nie ma chuta. Dawaj, ja twojego dodaję! Ja pierdolę! Nie! No! Do worka! Twojego spróbuj na smaczku. Do torby, bo... Final boss! Legenda polskiego YouTube'a bez w ogóle dwóch znań, tak? No i powiem tak, to co przed chwilą zobaczyliście, to jest chyba tak naprawdę rozgrzewka przed tym, co nas teraz czeka. Sprite and Banana Challenge. Mamy przygotowane 5 bananów, czyli po 2,5 na głowę. Szybciutko wkładamy je do swojej jamy ustnej, zapijamy Sprite'em i czekamy. Teraz sobie wyobraźcie, widzowie. Ja widziałem taką sytuację raz w klubie. Jak laska wybiegła, wyżygała się, wyciągnęła chusteczkę, wytarła sobie usta. Po chwili wybiegł jej chłopak, albo chłopak, który poznał ją w klubie prędzej, i polecieli w ślin od razu, tak o. Chłop nie miał pojęcia, kurwa, że właśnie żygi je. Co się wydarzy? Czekamy na efekty. No dobra. Ale opierdolę. Coś zjadłeś? Tak. No moje, to jest szpis na wodę. Ty z cukrem, debile? Że jestem na diecie, kurwa! Nie wypijesz nas cały. Nie, odbijać się to po prostu. Gość ma atak w paniki, bo Sprite'a pije. Banan może poślizg... Jak się robi? Kto nas chciał? O kurwa, ta papryka w nosie! Ale kurwa, trzcili w nosie!
Ej, gdzie ty, debilu, masz na to miejsce? Ej, skurczy syn. Gdzie on tu mieści? Ale leci, ty! Icy Tower, k***a. Nie no, dla mnie to jest dziwne. Nie rozumiem powodu, dla którego doprowadzasz się do stanu takiego, żeby rzygać. Nienawidzę, kurwa, rzygać. Dla mnie rzyganie to jedno z najgorszych rzeczy, jakie można robić. A jak jest rzygami? Udało się. O, mój mózg! Ale mi rozpala zatoki! O, idzie. No teraz... A mnie wstrzymuje. Dobra, chuj. Mi wystarczy.